Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny! Powrót dziewczyn na kanapę! Tak, witamy Was serdecznie z mojej kanapy. Nagrywamy razem, widzimy się. Widzimy, słyszymy się lepiej i patrzymy sobie głęboko w oczy tak. W tym momencie. Mimo, że dzieli nas dystans 1,5 metra, ale nie szkodzi, bo nagrywamy w jednym pokoju do jednego rekordera i w końcu możemy widzieć swoje reakcje, jak nagrywamy. No, fajnie. Jakby spoko były te odcinki covidowe, ale wiecie, już czas był się spotkać i też już, no, nie ma głupich. No nie, no, skoro wszyscy sobie łażą po knajpach i robią co chcą, to chyba możemy razem nagrać podcast. Tak czy nie? Ja, no, jesteśmy, więc jesteśmy. Tak. Ja w razie po knajpach jeszcze nie łażę, ale przyjdzie na to czas. Niemniej bardzo się cieszę, że po prostu, słuchajcie, to jest dla naszego i dla waszego dobra, że my nagrywamy te odcinki teraz razem, bo uznałyśmy, że jakość jest większa. No i też jest to dla nas wyjątkowy dzień, bo my razem nagrywamy pierwszy raz od pół roku, bo ostatnio nagrywałyśmy, zanim Ula wyjechała na urlop, a potem jak wróciła, przerzuciłyśmy się na nagrywanie online, więc nie dość, że nagrywamy po przerwie, to jeszcze po prostu nagrywamy razem nareszcie. Amazing. Amazing. No i ponieważ to jest taki amazing dzień, to mamy dla Was też amazing temat. Wszystkie nasze tematy są amazing. Ale dzisiaj porozmawiamy o byciu sobą. Taki, wiecie, trochę trudny taki temat. Taki trochę trudny temat, ale to jest temat, o który więcej niż jedna osoba, nie była to lama, nie była to lama, więcej niż jedna osoba poprosiła nas o ten temat i też właściwie tak intuicyjnie domyślam się dlaczego, bo no fajnie byłoby być sobą i wiedzieć w ogóle co to znaczy być sobą i czuć się komfortowo, może nie w każdej sytuacji, bo to byłoby wymaganie od kosmosu naprawdę może za dużo, ale przynajmniej przez większość czasu czuć się sobą. Co to znaczy w ogóle? Co to znaczy? Teraz jak zaczęłaś to mówić, to przyszła mi do głowy ta piosenka. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą wreszcie. Właśnie śpiewa wreszcie czy jeszcze? Chyba tak i tak, nie? To jest chyba na tym to polega. Taka, wiesz, taki podmiot liryczny. Jest taki crazy tam. A propos takich crazy rzeczy w piosenkach, jak byłam dzieckiem, uwielbiałam piosenkę Kasi Stankiewicz, gdzie ona śpiewała Jutro będę ideałem i ja uważałam, że to jest takie super, bo codziennie jak słuchasz tej piosenki, to ona śpiewa, że jutro, czyli że nigdy, jakby miałam 7 lat, ale zrozumiałam, że to jest takie przewrotne. Hashtag tak naprawdę nigdy nie będzie tym ideałem, skoro codziennie śpiewa tę piosenkę i codziennie śpiewa, że jutro. No ale dobra, okej. Okay. Bycie sobą, jak to się robi w ogóle? O co chodzi? Co to znaczy w ogóle być sobą? Wiesz coś? Czy coś słyszałam w tym temacie? No, to jest na pewno proces. Tak jak ty mówisz o tej piosence, to się nie dzieje z dnia na dzień. To zajmuje czas i zajmuje tego czasu dużo. I wydaje mi się, że po prostu to jest trudne. I bycie sobą nie będzie byciem ideałem, czy bycie idealną osobą, bo umówmy się, takie nie istnieją, wszyscy o tym wiemy. Ale na pewno to jest ciągłe dealowanie z tym, co my o sobie wiemy i kim się czujemy, a tym, gdzie funkcjonujemy, gdzie żyjemy i jakie są wobec nas oczekiwania. I to jest taki ciągły balans na takiej bardzo krzywej desce, na której wystają gwoździe, w które możesz wbić stopę. Nie chciałam, żeby zaczęło się jakoś ciężko, ale jakoś tak, wiecie, no balansowanie jest ciężkie, utrzymanie równowagi jest ciężkie i utrzymywanie jej długo wymaga po prostu treningu, więc wydaje mi się, że tu może być podobnie. Zdecydowanie czas jest ważny do tego, żeby poczuć się sobą. Są okresy w życiu, kiedy jest to niemożliwe, bo po prostu za krótko żyjemy, żeby być już sobą. I nie wiemy, kim jestem, kim jest ta ja. Na pewno mając kilkanaście lat, ja tego nie wiedziałam. I było to dla mnie bardzo trudne, bo z jednej strony miałam jakieś wyobrażenie tego, jaka chciałabym być. Z drugiej strony było wyobrażenie innych o tym, jaka ja powinnam być, a też do tego dochodziło to, kim byłam w tamtym momencie i to nie spełniało ani moich, ani czyichś oczekiwań tak naprawdę. Więc to było takie ciągłe szamotanie się pomiędzy tym, co się powinno, co można, co trzeba. Bardzo też w ogóle dużo ograniczeń jest w tym wieku związanych z tym, że no nie jesteś pełnoletnią osobą i
pewnych rzeczy po prostu nie możesz robić, o pewnych rzeczach nie możesz decydować. I też oczekiwanie od siebie tak wiele w takim wczesnym wieku to jest przesada, ale wszyscy to robią. Ja nie wierzę, żeby ktoś nastoletni sobie pomyślał, no dobra, spoko tam, kiedyś się dowiem, kim jestem. To jest raczej taka potrzeba ciągłego poszukiwania odpowiedzi na to pytanie. Tak, i tego, że wydaje mi się ciężko jest osiągnąć, zwłaszcza będąc nastolatkiem czy nastolatką, poczucie tego, że jesteś wystarczający czy wystarczająca. W sensie, wydaje mi się, że te wszystkie zmiany i tak szybko się przepoczwarzasz i jakby tyle się w twoim życiu mimo wszystko dzieje i masz intensywny kontakt z rówieśnikami w szkole i jest tyle pomysłów na to, co robią inni ludzie i jeszcze jak teraz masz telewizję, internet i tak dalej, to masz tyle pomysłów na życie, na cokolwiek, na decyzje, na to, jak można wyglądać, jak się zachowywać, jakie mieć relacje, że po prostu nawet nie masz kiedy przetworzyć tej całej wiedzy, żeby się zastanowić nad tym, co z tego jest spoko dla ciebie, a co nie. No. Ja przykład tak miałam, jak byłam nastolatką, ja brałam bardzo dużo rzeczy, w sensie bardzo dużo konsumowałam i po prostu wypróbowywałam, nie zastanawiając się wcześniej, czy ja w sumie chcę to zrobić, czy chcę się na przykład tak zachować, czy tak ubrać, tylko po prostu widziałam, robiłam, bo taka była energia. Kiedyś po prostu miałam dużo energii, więc wiesz. Nadal masz dużo energii. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ja pamiętam, że na mojej pierwszej terapii miałam taką rozmowę z moją terapeutką. Żaliłam jej się, że jestem bardzo nieśmiała, że nie potrafię się otwierać przed ludźmi, że jest mi ciężko kogoś poznać i kogoś zainteresować swoją osobą, bo właśnie się zamykam i nie mogę się wyluzować. I ona mnie spytała, to ciekawe, jest pani inteligentną, interesującą osobą. Dlaczego nie może pani po prostu być sobą? I ja wtedy powiedziałam, ja nie wiem w ogóle, co to znaczy. W sensie, a miałam wtedy 22 lata, 23, coś takiego, bo 22. I wtedy też nie wiedziałam, co to znaczy być sobą, bo miałam problem z tym, że w tak wielu różnych sytuacjach muszę się zachować inaczej, a czasem po prostu mam inne reakcje. I inaczej się czuję, kiedy jestem z przyjaciółmi. Inaczej się czuję, kiedy jestem z rodzicami. Inaczej się czuję, kiedy jestem wśród obcych ludzi. I tak naprawdę dopiero spotkanie z następną terapeutką po kilku latach, kiedy już byłam trochę starsza i też wypróbowałam innej terapii, to tam się dowiedziałam, że te wszystkie Zosie w tych wszystkich sytuacjach to jest jedna ta sama Zosia i że te wszystkie Zosie są spoko. I to bardzo, bardzo mi pomogło też jakby w takim niezagłuszaniu różnych głosów we mnie i nie spychaniu ich na jakiś taki dalszy plan, na zasadzie, że to nie jest takie fajne, to nie jest takie interesujące, nie będę się tym zajmować, postaram się pokazać wszystkim tą najlepszą wersję siebie. Mhm. No i wiecie, no i nie można być szczęśliwą w takiej sytuacji, bo te zagłuszane głosy, te różne Zosie, mała Zosia, duża Zosia, stara Zosia, mądra Zosia, głupia Zosia, śmieszna Zosia, smutna Zosia, one wszystkie muszą w którymś momencie dojść do głosu. I zagłuszanie ich spowoduje po prostu, że któregoś dnia dojdą do głosu w sposób niekontrolowany i nie wiem, czy to koniecznie się jakoś źle skończy, ale na pewno będzie jeszcze trudniej się w tym połapać, niż po prostu gdyby się ich wszystkich postarało jakoś tam wysłuchać. A to jest trudne, bo one czasem gadają wszystkie naraz i wtedy trzeba spróbować się to uspokoić jakoś. Ciężko to zintegrować. Dosyć tak. Trochę jak... No tak, no, ciężko. Ale nie wiem, można sobie to wizualizować w jakiś sposób. Na pewno. Ja na przykład sobie wizualizowałam taki stadion pełen Zoś i miałam ich tak dosyć, bo one wszystkie tak wrzeszczały. Miałeś cały stadion. Miałam stadion, tak. Że one wszystkie tak wrzeszczały po prostu. I sobie zwizualizowałam taki, wiecie, taki namiot na środku tego stadionu, gdzie po prostu można było przyjść po kolei i wygadać się ze swojego tematu, żeby nie wrzeszczeć jednocześnie, bo wtedy nikt niczego nie usłyszy. No ale może jest to skomplikowane, co ja teraz mówię i nie takie przejrzyste dla wszystkich, ale w każdym razie dobrze jest sobie uświadomić, że te wszystkie postaci, które masz w głowie, są okej i też są tobą i nie ma tak naprawdę chyba potrzeby pozbywania się którejś z nich. No chyba, że jej wyjątkowo nie cierpisz, ale można się zastanowić, dlaczego jej tak bardzo nie cierpisz i czy faktycznie ona zasługuje na tak złe traktowanie. Albo wiesz, skąd się wzięła i czy ona jest twoja, czy ona jest właśnie
cudza. Czy to jest wypadkowa na przykład oczekiwań, które chciałaś spełnić, albo które chcesz spełniać. Wydaje mi się, że każda osoba, która na przykład przez dłuższy czas próbowała spełniać oczekiwania swoich rodziców, jakie one by nie były, ale jeżeli nie były zgodne z tobą, to wie, że jest to trudne. I ta fasada, jakby trwała, nie była, w którymś momencie po prostu się musi skruszyć. Bo wydaje mi się, że jeżeli my odpowiednio długo coś, co nie jest zgodne z tym, kim jesteśmy, to po prostu coraz więcej energii musimy wkładać w utrzymywanie tego, co nie? Spełnianie cudzych oczekiwań, jakby czasem trzeba to zrobić. No są takie sytuacje, czasem na przykład idziesz do babci i w ogóle nie masz ochoty jeść, ale wiesz, że jej to sprawi przyjemność. No i po prostu jesz ten kotlet, mimo że ci się nie chce. Ja tak przykład tak robię, bo jakby ciężko jest dyskutować z którąkolwiek z moich babci na temat jedzenia i tego, czy ja jeszcze zdałam coś zjeść, czy nie. Jakby odpowiedź zawsze brzmi tak. Ale na pewno trzeba wiedzieć, w którym momencie sobie, nie sobie, tylko innym postawić tą granicę i do jakiego stopnia dopasowywanie się do innych jest dla ciebie po prostu zdrowe i dobre. Ja się zastanawiam, bo często się na przykład, ja często słyszałam, nie znam za dużo małych dzieci. Wkrótce poznam ich więcej, ale generalnie nie znam ich za dużo. Ale kojarzę, zawsze się mówi o takich małych dzieciach, że na przykład widać, jakie one już są, jaką mają osobowość i tak dalej, jakby z czym, powiedzmy sobie, przychodzą, czy tam z czym się szybko, coś szybko okazuje, co nie, że są dzieci, które są bardziej gadatliwe, są dzieci, które są bardziej, nie wiem, płaczące, ciche, cokolwiek. I zaczęłam teraz sobie myśleć, że w sumie, wiesz, kiedy tak naprawdę ty masz czas, żeby zastanowić się, co to znaczy być sobą, skoro jesteś takim dzieckiem i załóżmy, że okej, jakaś jesteś, ale jak jesteś za głośna, to załóżmy, że musisz być bardziej cicha. Jak jesteś za cicha, to ludzie się zastanawiają, czemu się nie bawisz z innymi dziećmi i tak dalej, w sensie zawsze ktoś może cię próbować coś uformować. I w sumie, kiedy tak naprawdę masz czas i przestrzeń, żeby się zastanowić, okej, o co mi chodzi? Później. No właśnie, i to wydaje mi się, że właśnie to jest to, że zajęci ciągłym takim przepotwarzaniem się, jakąś taką ciągłą ewolucją pomieszaną z rewolucją swojej osobowości, swojej głowy, tego jak masz tam wszystko poukładane, że to jest tak zajmujące, że faktycznie łatwo się w tym wszystkim zagłuszyć, tak mi się wydaje. Szukając ciągle nowego pomysłu na siebie, będąc dzieckiem czy nastolatką, powoduje to, że po prostu ciężko, łatwo, inaczej, powoduje to, że łatwo jest przegapić ten moment, kiedy to jesteś faktycznie ty. Szczególnie, że też po prostu mamy jako ludzie potrzebę opisywania świata słowami cały czas i tak jak powiedziałaś, od kiedy jesteś dzieckiem, to ludzie ci mówią, jaka jesteś. Że właśnie albo jesteś głośna, albo jesteś cicha, jesteś wesołym dzieckiem, albo żywiołowym dzieckiem, albo marudnym dzieckiem. I chcąc, nie chcąc, słyszysz te rzeczy i z czasem zaczynasz je rozumieć, co to właściwie znaczy, że jesteś marudnym dzieckiem, załóżmy. Potem kończysz 12 lat i trafiasz po prostu maraton oceniania i ty oceniasz wszystkich cały czas i wszyscy ciebie cały czas oceniają. Przynajmniej ja to tak pamiętam, że nie było tak naprawdę chwili, żebym ja nie myślała o innych, o tym, co oni robią i też w swoim kontekście. I że tak naprawdę po prostu no to jest taki okrutny trochę czas. Szczególnie właśnie cały czas się ocenia czyjś wygląd, załóżmy, nie? I nie, no wszystko tak naprawdę. Właściwie non-stop jesteś nacenzurowany, non-stop ktoś cię obserwuje i może ci wytknąć w każdej chwili coś, co robisz nie tak. W cudzysłowie. Zosia właśnie użyła teraz, wiecie, ptaszków. Tak. No, pocieszające jest to, że z tego wieku się wychodzi i że ten maraton oceniania i nazywania się z czasem wycisza. Przynajmniej na takiej zdrowej drodze rozwoju. Tak, no bo też jak wchodzi dorosłość po prostu na pełnej, to też już nie masz tyle czasu, żeby się porównywać do wszystkich, tak mi się wydaje. I powoli przestajesz spędzać tyle czasu z grupą rówieśniczą czy cokolwiek. W sensie, jak idziesz na studia, no to okej, masz innych studentów. Jak idziesz do pracy, to masz współpracowników. Ale jest tyle roboty, że w sumie przestaje cię to obchodzić. Na przykład ja bardzo lubię to, nie wiem, czy też tak miałaś na przykład na studiach. Ja tak miałam, że u mnie w liceum bardzo dużo ludzi przychodziło strannie ubranych,
chłopaków i dziewczyn, nie chcę, żeby nie powiedzieć wylaszczonych, bo to jakby jednostronnie pokazuje, ale nie, jakby ludzie przykładali bardzo właśnie dużą uwagę do swojego wyglądu, bo to pamiętasz dlatego, że wiedzieli, że zostaną za niego ocenieni. Ale na studiach już w ogóle ja przynajmniej miałam tak, że na pierwszych moich studiach to był po prostu relaks. W sensie, okej, może nie chodziliśmy wszyscy w dresach, ale generalnie były dwie osoby, które chodziły w koszulach, ale cała reszta po prostu, nie wiem, przychodziła znowu w nawiasach, gorzej ubrana niż do liceum. Wow. Bo ludzie mieli po prostu większego luza już, no nie? W sensie jakby już wypadasz trochę z tego wyścigu i zaczynasz, wydaje mi się, po prostu poświęcać czas innym rzeczom. Ale ja też na chwilę jeszcze chciałabym wrócić do tego dostosowywania się do innych. Bo ja na przykład miałam bardzo duże problemy z dostosowywaniem się do innych i do innych oczekiwań, bo ja po prostu mam małego rebela w sobie i jak ktoś mi coś próbuje narzucać, to ja po prostu robię inaczej. I jestem po prostu przekorna, co może być zaletą, ale generalnie częściej w życiu utrudnia niż pomaga. Dla mnie bardzo dużą lekcją było, i taką długą, ja ona w sumie trwa aż do dzisiaj, żeby nie było, że już ją odlubiłam, nauczenie się tego, jak można odmawiać dostosowywaniu się do cudzych oczekiwań, ale nie robić tego kosztem siebie. Mhm. W sensie, żeby to było takie dalej zgodne ze mną. Bo mi się wydaje, że łatwo jest, w sensie albo utrzymywanie cudzych oczekiwań, albo właśnie ich odmawianie, takie radykalne, to są obydwie te rzeczy, są po prostu wymagają dość dużego wysiłku. I takiego emocjonalnego po prostu kosztu. Bo często to się wiąże, no jak się do kogoś dostosowujesz, no to emocjonalny koszt bierzesz ty, a jak jasno odmawiasz, to często relacja na przykład dostaje tak po prostu w twarz. Czy tam w twarz relacji, nie? Czy wiecie, kruszy się na przykład, czy tam no, cokolwiek. Na próbę jest wystawiona. Tak, o, bardzo ładnie, co się to powiedziałaś. więc mi się wydaje, że to jest taka ciężka, ale fajna rzecz do znawigowania, że właśnie jak zrozumieć, które oczekiwania są spoko, które nie są, a jak nie są, to po prostu jak odmawiać. No, odmawianie jest dużą częścią jakby pozostania sobą. Myślę, że w ogóle wydaje mi się, że się nas nie uczy odmawiania. Raczej niegrzecznie jest odmawiać. Całe dzieciństwo się to słyszy. Że... No tak, totalnie. Ja na przykład mam totalny problem z tym, że ja zostałam wychowana na osobę bardzo miłą. Takie mam wrażenie. Ja ogólnie jestem osobą miłą. Lubię być miła dla innych. Tak, po prostu. Życzliwa i tak dalej. I całe życie mi się wydawało, że jak nie jestem miła, to jestem od razu niemiła. I właśnie nie ma tego miejsca na tą asertywność, czyli na takie pilnowanie swoich granic i mówienie nie, kiedy chcesz, albo kiedy czujesz, że to jest ten moment, tylko właśnie trzeba być miłym, a miły to jest uległy i miękki, więc się możesz dostosować. To jest mniejszy koszt niż na przykład powiedzenie swojego zdania. No, to jest w ogóle problem... nie chcę, nie lubię generalizować, ale wydaje mi się, że to jest problem wielu kobiet. Zasadniczo jesteśmy wychowywane właśnie tak jak ty, tak? Nie chcę powiedzieć, no nie wiem, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trzeba być dla innych miłą, że trzeba... Tak, żeby ci miłym, to jest wartość sama w sobie. Że trzeba też najpierw wysłuchać innej osoby, a potem dopiero zajmować się swoimi uczuciami, jeśli się nimi zajmować w ogóle. Że tak naprawdę trzeba innym ustępować cały czas. I to jest coś, co potem strasznie, strasznie przeszkadza w dorosłym życiu i trzeba się tego po prostu oduczać. I to jest możliwe. My się tego oduczamy cały czas. Tak. I całkiem nieźle nam idzie. Ale właśnie uczymy się na nowo żyć bez tego lęku, że ktoś nas odrzuci. Mimo, że nie jesteśmy może cały czas właśnie bardzo miłe albo nie jesteśmy takie jakieś, nie wiem, usłużne cały czas. Tylko zajmujemy się swoimi sprawami, swoim życiem i inni to akceptują, innym się to też podoba, ale nas już przestaje obchodzić to, czy innym się to podoba, czy nie. I to jest bardzo wyzwalające, no, ale to zajmuje, tak jak już powiedziałyśmy, kilka razy czas. Ja myślę, że dla mnie ważne w ogóle w byciu sobą, czy co to znaczy być sobą, ja nie przypadam z tym hasłem w ogóle, ale że to jest działanie w zgodzie ze sobą,
właśnie bez tego lęku cały czas. Mhm. Bez tego lęku, że komuś się to nie spodoba, że komuś to nie będzie pasowało, że kogoś rozczaruje. O, rozczarowanie. Rozczarowanie to jest po prostu, wiecie, najgorsze, co rodzic może powiedzieć, to ja nie jestem zła, jestem rozczarowana. O, jak to boli, tak strasznie, takie dziecięce serce wtedy krwawi, jak rodzic tak mówi. To już lepiej byłoby, żeby się zezłościł może czasem, ale to rozczarowanie jest po prostu takie... I potem ja widziałam wiele razy na oczach, znaczy w oczach różnych osób takie właśnie rozczarowanie. Takie, wiecie... Nie tego się po tobie spodziewałam. No nie tak, spodziewałam się po tobie czegoś więcej, albo czegoś mniej. Albo czegoś innego. Po prostu czegoś innego, dokładnie. I akurat jestem świeżo po obejrzeniu filmu, który chciałam wam bardzo polecić też w takich rozkminach, byciu sobą, byciu kobietą, co to znaczy być kobietą, co jest kobiece, w ogóle spoiler, kobiece to jest to, co chcesz, ale jest taki dokument na Netflixie i on już jest od dawna, ma tytuł Feministki, co one sobie myślały. I to jest film o amerykańskich feministkach z lat 70., dokumentalny, który jest tak naprawdę złożony z wywiadów z tymi kobietami, które oglądają swoje zdjęcia z młodości, z takiej wystawy przygotowanej właśnie o feministkach z tego okresu, ze Stanów Zjednoczonych. I one oglądają swoje zdjęcia i przypominają sobie, kim wtedy były, jakie wtedy miały myśli, co się wtedy działo w ich życiu. I bardzo często tam się powtarza, że właśnie takie zdanie, że poczułam, było bardzo źle, dużo rzeczy się działo, to mi nie szło, tutaj miałam depresję, tutaj, nie wiem, rozwodziłam się z mężem, zostałam bez, nie wiem, bez środków do życia, z trójką dzieci, jakby takie masa kryzysowych sytuacji. Po przejściu przez tę sytuację następowało takie, powiedzmy, takie katarzys, takie, dobra, mam tego dosyć, tak? Już nie będę próbowała spełniać tych niczyich oczekiwań, bo zostałam z niczym, jakby nie mam nic z tego. Nic z tego nie zostało dla mnie. Jestem nieszczęśliwa, jestem sama, jest mi źle, jestem biedna, jakby do dupy z tym. I od tego momentu właśnie, i one mówiły, że i wtedy poczułam, że wreszcie mogę być sobą, mogę być taką kobietą, jaką chcę być. I strasznie mi się to spodobało, bo też oglądając to zrozumiałam, że dla mnie feminizm też to zrobił. I takie moje komfortowe czucie się ze swoją kobiecością nie trwa od dawna. To jest ostatnich kilka lat. I to było dla mnie bardzo odkrywcze, kiedy oglądałam ten film. Bo w ogóle mi to wcześniej nie przyszło do głowy. A okazuje się, że feminizm się stał takim trochę właśnie... Dla mnie było trochę tą lekcją odwracania tego, co się nauczyłam w dzieciństwie. O tym, co kobieta powinna, jaka powinna być, co powinna robić i jaka się innym najbardziej podoba. I to jest dla mnie ważne, jakby, że jestem sobą i jestem kobietą i ja definiuję, co jest kobiece. I dzięki temu czuję się dużo szczęśliwsza. Także już nie musisz się dopasować do jakiejś definicji kobiecości. Sztucznej jakiejś definicji, no bo nawet nie potrafiłabym wyrecytować takiej definicji kobiecości. Mogłabym przywołać jakieś stereotypowe cechy, ale wiecie, no zrzygam się chyba przy tym. Lepiej nie próbuj. No po prostu nie przejdzie mi to przez gardło, bo jest to dla mnie, uważam, że to jest obraźliwe dla kobiet po prostu. Mimo, że te cechy to nie są jakieś złe cechy, tak? Tylko są po prostu tak ograniczające, że wszystko, co wychodzi poza te ramy, no to jakie to jest? Nie kobiece, czyli jakie? Złe, dobre, męskie, niakie, jakie to jest? Kij z tym, no po prostu nie. Rozumiem to, co mówisz. Ja miałam przez bardzo długi czas problem odnalezienia się jako kobieta po prostu. Co to dla mnie znaczy właśnie. Bo ja dorastając nie czułam się specjalnie kobieco, nie wyglądam specjalnie kobieco, ani się tak nie ubierałam. Właśnie nie interesowały mnie te stereotypowe rzeczy i czułam, że w ogóle nie mam kwalifikacji, by być kobietą. O Boże! Tak, czułam się mieć... Brak kwalifikacji tak. Na kobietę. Siadaj pała, ale... Oprócz tego, że oczywiście no, biologicznie byłam kobietą, to wiesz, no, w takich innych rzeczach nie lubiłam sukienek. Okej, to jest turbo stereotypowe. Ale tak było i pamiętam, że były osoby, które miały problem z tym, że ja na przykład nie lubię sukienek i spódnic.
a to po prostu wynika dla mnie z ich niewygody. Dzisiaj już je dużo bardziej lubię, mam w szafie sukienki, chociaż noszę je głównie na czyjeś śluby, ale ja o tym właśnie zastanawiałam się właśnie, że przez to, że czułam się nie dość wykwalifikowana, żeby być kobietą, to zastanawiałam się, czy w ogóle ja w takim razie tu kobietą jestem. Mhm. Skoro jakby nie miałam stereotypowo dziewczyńskiego charakteru wtedy i miałam dużo więcej w charakterze moich cech takich stereotypowo przypisywanym mężczyznom, typu mam dominujący charakter, byłam głośna, bardzo, nazbyt nawet pewna siebie i tak dalej. Ja zaczynam myśleć, kurczę, czy ja jestem chłopcem? Znaczy, wiecie, w sensie to nie jest śmieszny temat, no nie? Bo naprawdę jakby jak jeszcze dorastasz, ja w tym miałam kilkanaście lat, nie wiedziałam w sumie, okej, okay, nie chcę być mężczyzną, nie podoba mi się męskie ciało w ten sposób, żebym ja chciała je mieć dla siebie, ale kobietą też nie, też ewidentnie nie wyglądam jak kobieta, więc o co chodzi? I właśnie dla mnie to była też no, jakaś tam praca intelektualna, żeby zrozumieć, że ja mogę tą definicję kobiecości, jakakolwiek by nie była, po prostu rozkopać. Ja się też w niej jak najbardziej mieszczę. I mi dużo dało to, że po prostu zaakceptowałam też to, że mam jakieś cechy kobiece. Ja w sumie zaczęłam się wykształcać u mnie dość późno, bo zobaczyłam, że jestem wrażliwa, jakby okej, okay, umiem też dobrze słuchać ludzi i tak dalej. Takie, to też, again, stereotypowo przypisywane kobietom cechy mają je i kobiety, i mężczyźni. W ogóle to są ludzkie cechy, nie? Jakby nieważne, jaki masz gender, jakby to jest ludzka cecha. Amen. I teraz uważam, że jestem w ogóle super kobietą. Jesteś super kobietą. I chciałabym mieć więcej w moim życiu takich kobiet jak ja. Chociaż mam bardzo dużo cudownych kobiet w moim życiu, ale uważam, że cudownych kobiet w życiu nigdy nie dość. W sensie zawsze jest miejsce na więcej cudownych kobiet w życiu nas wszystkich. Ale tak, no po prostu jakby walka z tymi stereotypami jest trudna. Dla mnie takim odkryciem też z tym związanym właśnie, bo okej, ja dalej nie jestem zainteresowana wieloma typowo kobiecymi rzeczami dla kobiet w moim wieku, jakich się oczekuje, typu nie interesuje mnie za mąż pójście kompletnie, nie interesuje mnie posiadanie dzieci. Na szczęście nikt w moim otoczeniu nie mówi mi, że zagartyka i bardzo dobrze po prostu, bo to by się źle dla tej osoby skończyło. Ale to też jakby cała ta praca, którą wkładam w tym kierunku, pokazuje mi, że po prostu, że być sobą i być sobą jako kobietą, ja nie muszę nikomu niczego udowadniać. I to jest, wydaje mi się, dla mnie najważniejsze. Że w sensie, okej, komuś się może nie podobać to, jaka jestem, ale ja mam bardzo duży spokój wewnętrzny związany z tym, że ja już jestem na takim etapie życia, że nie muszę nikomu niczego udowadniać. Mhm. Tak jako życiowo osoba, tak? No, wspólnie doszłyśmy też do takiego wniosku wcześniej, że zanim zaczęłyśmy nagrywać, że właśnie na tych takich pierwszych latach życia, pierwszych tam, nie wiem, nastu czy dwudziestu latach życia, to rzeczywiście jest dużo tego szukania, zastanawiania się może w tę, może w tamtą, może chcę być bardziej, nie wiem, punkiem, a może bardziej hipiską, a może to chcę pracować w korpo i mieć super uporządkowane życie i jakby każdy z tych scenariuszy jest odrobinę pociągający i trochę nie wiadomo, w którą stronę pójść. I wiecie, i to się potem wszystko tak jakoś, mam wrażenie, że przynajmniej w moim życiu, wszystko tak jakoś pospadało na swoje miejsce. Myślę, że mam w sobie i trochę z punka, i trochę z korpo człowieka, i trochę z hipiski. I jakby ten melanż tych rzeczy, które mi się podobają, on przestał się po prostu, one przestały się nawzajem wykluczać, po prostu powpadały jakoś na swoje półeczki i czuję, że one już się tak ugruntowują we mnie, że ja już zaczynam być osadzona w sobie, tak raczej na dłużej już w tej postaci. Ja się oczywiście będę zmieniała. Będziemy się wszyscy zmieniali prawdopodobnie do końca życia, albo przynajmniej jeszcze kilkadziesiąt lat. Ale te zmiany już nie są takie szybkie i takie nagłe, jak kiedyś. Tak, dynamizm się zmienia. Jest trochę, tak, jest już trochę stabilizacji i takiego spokoju w głowie, że jestem tu, wiem kim jestem, wiem co robię. Tak, nawet jak nie wiem co robię, mniej w moim więcej, wypadku to tak. Mniej więcej, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak, że my już wszystko mamy właśnie w życiu ogarnięte i totalnie wiemy dokąd zmierzamy. Nie, tak nie jest, ale przynajmniej czujemy jakiś spokój w tym, że potrafimy właśnie wybrać co nam się podoba, co nam się nie podoba i co totalnie na przykład byłoby niezgodne z nami. I to jest taka droga, w którą przynajmniej można poprzez wykluczenie jakoś iść w inną stronę. Tak, tak, sprawdzić po prostu. A też o to, o czym rozmawiałyśmy przed nagraniem, że właśnie
dlaczego my jesteśmy obydwie pod 30 i dochodzimy do takich wniosków, dlatego że właśnie już miałyśmy czas ze sobą trochę pożyć i to są wnioski, do których myślę, że żadna z nas nie byłaby w stanie dojść, kiedy miałyśmy naście lat, bo to jest po prostu niemożliwe. Znaczy, jeżeli jest dla was możliwe, osiągalne, to brawo. Dla nas by nie było te kilkanaście lat temu, bo po prostu za dużo rzeczy się dzieje i jest no, po prostu ciągła zmiana. A w moim wypadku było tak, że po prostu jak zaczęłam być już, nie wiem, w połowie moich lat 20, to już mniej więcej jestem taka sama. Skupiam się teraz na tym, żeby tylko być coraz lepszym człowiekiem, ale nie coraz innym człowiekiem. Mhm. Bo już mniej więcej wiem, kim jestem. I to jest związane z tym oczywiście udowadnianiem sobie, ale też to jest związane z... Ponieważ ja nie chcę, żeby inni ode mnie oczekiwali pewnych rzeczy, to ja też przestaję oczekiwać od innych rzeczy. Ja sobie miałam taką sytuację, że widziałam przez przypadek osobę, z którą się bardzo wiele lat nie widziałam i właśnie się ostatnio widziałyśmy w jakimś tam kontekście, powiedzmy sobie, szkolnym. I ona coś tam powiedziała, wiesz co, sorry, ja się tam nie czuję, tam nie oczekuj ode mnie, że będziemy robiły, o czymś tam rozmawiały. A ja mówię, niczego od ciebie nie oczekuję. I w ogóle z uśmiechem, bo naprawdę po prostu przestaję z wiekiem oczekiwać od innych ludzi, że coś mi dadzą lub czegoś mi nie dadzą, bo to po prostu przestaje być ważne dla mnie. Bardziej mnie interesuje to, jak spędzę z taką osobą czas, albo co obydwie wyniesiemy z naszej interakcji dla siebie, niż to, że ktoś musi robić tak, jak ja chcę. Jeszcze jest jedna rzecz, której ja się nauczyłam i próbuję ją uczyć inne osoby, ale z różnym skutkiem. Nie wiem, może robię to zbyt nachalnie, że pewne rzeczy po prostu trzeba przestać robić. Jeżeli nie chcesz, żeby... Jeżeli one ci przeszkadzają i nie chcesz, żeby ich od ciebie oczekiwano, to po prostu... Przestań je robić i się nie... bo jeżeli robisz rzeczy, których nie chcesz, ale uważasz, że tak powinnaś, to i ludzie ich od ciebie oczekują, no to jakby się nie dziw, że ich oczekują, no bo... Bo je robisz, tak? I trochę jakby obiecujesz swoim zachowaniem, że będziesz nadal to coś dostarczać. I mam przykład takiego serialu, który ostatnio obejrzałam. On jest na HBO Go. Nazywa się Josta, a pisze się Gosta. To jest szwedzki serial. Właśnie o bardzo uroczym, bardzo miłym, fajnym, młodym człowieku, który postanowił kiedyś, nie wiemy do końca jaka jest tego geneza, spełniać oczekiwania wszystkich. No i guess what, no. Jakby... Po pierwsze, nie da się tego zrobić. I tak naprawdę... Prędzej czy później kogoś rozczarujesz, a jeszcze ludzie mogą zacząć od ciebie coraz więcej oczekiwać. Ty cały czas się będziesz starać, żeby te oczekiwania spełnić i w rezultacie nikt nie jest zadowolony, ale ty to już najmniej. Tak, bo ty płacisz rachunek. Ty płacisz ten rachunek, dokładnie pod koniec dnia, jak to się mówi w krajach anglojęzycznych. Kalka językowa, elo. Tak jest. Powiem ci, że ja dużo uwagi czasu też poświęcałam na innych. I to już niekoniecznie na jakieś realizacje rzeczy, z którymi byłam tam strasznie w niezgodzie, ale w sensie łatwiej było mi znaleźć czas dla kogoś niż dla siebie. Zdecydowanie. Nie dość, że wtedy łatwiej jest po prostu komuś poświęcić ten czas, bo nie musisz skupiać się na sobie, to jeszcze tak czujesz taki, nie wiem, może zastrzyk endorfin albo tego, że coś tam fajnego zrobiłaś, czy cokolwiek to ci daje. I u mnie dopiero kiedy ja przesunęłam trochę te proporcje czasu, który spędzam z innymi lub dla innych, a czasu, który mam dla siebie, to zaczęłam właśnie bardziej rozumieć, kim jestem i o co mi chodzi. Bo jeżeli ciągle się rozmieniamy na drobne, nawet jeżeli z najlepszymi intencjami, to po prostu no, jest to nieefektywne na dłuższą metę. No powoli, no. Jakby nie masz jak... Myślę, że gdybym dalej działała tak, jak działałam, nie wiem, parę lat temu, to teraz bym nie wiedziała, kim jestem w sumie i czy te wszystkie jeszcze robię, bo ja chcę je robić, czy po prostu jestem do nich przyzwyczajona. Jest jeszcze takie ryzyko... Bo z jednej strony jest to ryzyko udawania kogoś innego, no właśnie takie, że zapłacisz za to i to słono, po prostu swoim szczęściem. Ale jest jeszcze ryzyko takie, że będąc sobą kogoś stracisz. I że myślę, że dlatego wiele osób po prostu boi się odsłonić przed kimś innym, bo boi się, że ta osoba tego nie zaakceptuje, nie przyjmie. I tak naprawdę to wniosek chyba z tego jest taki, że jeżeli osoba, przed którą się odsłonicie, was nie zaakceptuje, to lepiej jej w swoim życiu po prostu nie mieć. No tak, bo ona nie jest warta waszej uwagi, a nie w drugą stronę. Tak, ale to jest efekt utopionych kosztów, co nie? Jeżeli na przykład w jakąś relację wkładasz wiele czasu, miesięcy, lat, to wiadomo, że nie chcesz jej stracić, co nie? Ale tak, jakby bycie sobą jest obciążone po prostu w twój nasób. Albo ty ryzykujesz, nie będąc sobą, że to ci zaboli, kopnie cię w dupę, ugryzie po kostki i po prostu będziesz nieszczęśliwy albo nieszczęśliwa.
i potem powiesz, zmarnowałem 20 lat życia, czy tam cokolwiek się mówi, jak komuś się podaje sól, a w drugą stronę, że ta ciągła praca nad byciem sobą, no, może sabotować twoje relacje. Czy z rodziną, czy z partnerem, partnerką, czy z przyjaciółmi, czy nie wiem, z kimkolwiek tak naprawdę. No i teraz pytanie, czy to jest jakiś koszt, który warto jest wziąć? To mi się wydaje, że to trzeba odpowiedzieć każdy sobie, no bo wydaje mi się, że też mogą być osoby, którym dużo jednak łatwiej będzie dostosowywać się ponad swoje możliwości i jednak kosztem utrzymania pewnego statusu quo, no nie? Że jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli ktoś po 20 latach przestał udawanie kogoś, kim nie jest, to osoba, z którą był przez te 20 lat, po prostu czuje się oszukana i już z tobą nie chce być wtedy. Jakby to jestem w stanie zrozumieć. Bo wtedy ciężko mówić jakby o akceptacji osoby, której w ogóle nie znasz, nie? A się okazuje, że z nią byłaś przez tyle czasu. Ale właśnie dlatego ważne jest to, żeby starać się być sobą, cokolwiek to znaczy. Możliwie jak najwcześniej po prostu, bo wtedy jesteś w stanie zweryfikować, czy ta osoba, z którą wchodzisz w relację, po pierwsze faktycznie chce być z taką osobą jak ty i czy też jest warta twojego czasu. Jeśli cię nie zaakceptuje, no to lepiej jest poczekać trochę dłużej, nawet jeśli to będzie długo, aż się pojawi osoba, która będzie cię chciała całą. Są też ludzie, którzy uważają, że lepiej jest żyć w samotności. To już nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem. Nie wiesz, jak to jest. Nie wiem. Nie, wiem, jak to jest żyć samej. Oczywiście. Nie, że chcieć tego. Ale nie wiem, jak to jest chcieć tego. I też jakby nie da się w ogóle odpowiedzieć tak naprawdę, co jest lepszą metodą na życie, no. Nie, no wiesz, tutaj dla każdego coś dobrego, że tak powiem. Zależy, co kto preferuje na pewno. Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli właśnie chodzi o poszukiwanie partnerki lub partnera, no to ten problem dostosowywania się jest ogromny, bo jak ja sobie to obserwuję na moim i nie tylko moim przykładzie, no jednak taka napina na to, żeby właśnie spełnić czyjeś często nierealne oczekiwania albo przedstawić się jako lepsza wersja siebie, jest to atrakcyjne. Mhm. Bo my chcemy być jednak jako ludzie lubiani, szanowani, kochani, właśnie, nie wiem, fajni, seksowni i tak dalej. No i jest jednak ta pokusa właśnie przedstawiania się, zwłaszcza na początku relacji, za lepszą osobę niż jesteś. Wydaje mi się, że jest to pułapka, w którą łatwo jest wpaść. No, w ogóle gadałyśmy o tym już raz. Chyba w odcinku o nieszczerości. Szczerości i nieszczerości. Ale do właśnie... początki związku się swoimi prawami rządzą często. No gęsto. I właśnie, wiesz, to też może być często sytuacja, gdzie jednak bycie sobą ci się po prostu może nie opłacić. Otóż tam w ogóle myślę, że bycie sobą bardzo często jest związane z jakąś kalkulacją. No może być. Znaczy, mi się wydaje, że po prostu... No zwłaszcza w okresie dorastania. Bardzo kalkulujesz, kim lepiej być. W szkole to jest bardzo proste. Bardzo łatwo jest policzyć, z kim się lepiej trzymać i jak lepiej jest się zachowywać. Potem jest po prostu coraz więcej wyborów. I może wtedy się robi właśnie ciekawiej. Mapa się komplikuje. Wiesz co, nie wiem, mi się wydaje, że po prostu takie bezkompromisowe bycie sobą, znaczy bezkompromisowe, dalej pamiętajmy o tym, że żyjemy w społeczeństwie, wymaga się od nas czegoś, żeby jakby kontynuować, powiedzmy sobie, jakiś tam dobrobyt czy cokolwiek, ale no to jest po prostu trudne. No bo jednak ciężko jest, jak relacje się kończą z takiego powodu. Czy to są przyjaźń, czy jakiekolwiek relacje, czy wiesz, relacje z rodziną ci się psują, bo na przykład rodzina ci nie akceptuje takiego, jakim jesteś albo jaką jesteś. No to jest bardzo dużo moim zdaniem różnych tematów, ale generalnie jakby wniosek ja mam taki, że się opłaca być sobą, tylko to jest po prostu ciężkie czasami. Czasami jest cięższe, czasami jest lżejsze, ale ogólnie jest ciężkie. Myślę, że w ogólnym rozrachunku jednak bardziej się opłaca. No bo tak, no, bo po prostu podsumowując, wiecie, jakby wszystkich nie zdołacie zadowolić, więc trzeba po prostu przestać próbować, moim zdaniem, w pewnym momencie. Tak, no są jak te wszystkie hasła, nie? Że tam nie jestem pomidorową, żeby mnie każdy lubił, umówmy się, tak nie każdy lubi pomidorową. I że możesz być najładniejszą, najpiękniejszą po prostu brzoskwinią, a i tak znajdzie się ktoś, kto nie lubi brzoskwiń, więc po prostu trzeba znaleźć swoje stado i pracować na takim poziomie, na jakim możemy. Ale to jest trudne, wiesz, co mi się na przykład wydaje, że ciężko właśnie jest... zintegrować te wszystkie 50 twarzy Zosi albo 50 twarzy Uli albo stadion. Ja się na przykład od długiego czasu staram się być coraz bardziej taka sama, niezależnie od tego, z kim właśnie jestem, tak? Czy właśnie nagrywam z tobą, czy jestem w pracy. Wiadomo, że to musi być odrobinę zmienione, co nie? No bo istnieje konwenans. Tak. I też jakby czego innego te sytuacje mi wymagają, ale staram się być właśnie coraz bardziej taka sama, niezależnie od tego,
co się ze mną dzieje. I to jest ciężkie po prostu. W sensie to ograniczenie tych masek czy czegokolwiek, jakkolwiek to nazwiesz. Ja nie mówię, że maski są złe, nie są, ale znaczy, nie zawsze. Okej, okay. Do brzegu. Po prostu integrowanie swojej osobowości i wszystkich swoich ról i tak dalej do jednej w miarę koherentnej i spójnej osoby jest trudne. Dla mnie. Ja. Mogę się tylko zgodzić, no. Jak się jest skomplikowaną osobą, a większość ludzi jednak chyba jest, no to jak najbardziej. Macie, żeby was nie zostawiać z takim, nie wiem, czy to w sumie jest negatywny przekaz, czy nie, że to jest trudne. Nie, kurde, żyćko jest ogólnie trudne, nie wiem, co tam dla nas jeszcze bycie sobą w tym żyćku. Udźwigniemy. Udźwigniemy, damy radę, tylko troszkę więcej pracy. No ale tak, no dla mnie wniosek jest taki, że ogólnie warto, tylko czasami jest trudno. To zależy oczywiście, no, wiecie, kim jesteśmy, w jakim żyjemy świecie, na ile otwarci, tolerancyjni na inność, czy to seksualną, czy charakterologiczną, czy jakąkolwiek inną. Po prostu są ludzie, z którymi jesteśmy dookoła, ale ogólnie warto. Ogólnie warto. Kolejna rzecz to taka, że czas pomaga i czas zawsze pomaga. To jest w ogóle takie bardzo uniwersalne stwierdzenie. Pomaga złapać dystans do siebie, dystans do innych, dystans do ciężkich rzeczy, które się kiedyś wydarzyły i też po prostu pomaga zrozumieć, kim jesteś. Tak, no tylko to jest taki, wiecie, super, jak patrzysz w przeszłość, to nie? Bo jak patrzysz w przyszłość, to jednak jeszcze tego dystansu nie ma i po prostu czasami ciężko jest go nabrać na zapas, że tak powiem. Ale tak, no im dłużej żyjemy, tym bardziej wiemy, że kiedyś było źle i z tych rzeczy wychodziliśmy mniej lub bardziej obronną ręką, mniej lub bardziej poharatani, ale da się. Czas jest super. W ogóle ja jakieś rozumiałam, czas leczy rany. To wydawało się takie patetyczne, ale no, totalnie tak jest po prostu. No. Wiecie, blizny się spłycają, znikają, bruzdy na mózgu też chyba, ale jest lepiej. No ja bym dodała jeszcze, że naginanie się do innych na każdym kroku dosyć dużo nas kosztuje. Tak jak już powiedziałam, nie da się wszystkich zadowolić, więc spróbuj. Po co próbować? Spróbuj trochę, po prostu odpuścić i ja bym się zajęła zadowoleniem samej siebie na dobry początek. Tak, to jest zawsze taka dobra relacja, na którą warto popracować. To jest najdłuższa relacja w twoim życiu. To ja jeszcze bym taką jedną rzecz chciała powiedzieć, że nie lubię za bardzo, tak jak już mówiłam, tego hasła bądź sobą, bo ono mi się kojarzy z reklamami podpasek, gum do rzucia, jakichś takich, wiecie, produktów, które mają zdjąć z nas ograniczenia, jakie nakłada na nas natura. Więc jeżeli to hasło wam przeszkadza w jakiś sposób i też macie problem z wykminieniem, co to właściwie znaczy bądź sobą, to po prostu postaraj się być okej ze sobą. Tak, zwłaszcza, że też mi się wydaje, że to jest takie, to jest na tyle jakby ulotna i może czasami zmienna rzecz, że po prostu warto jest się skupić na tym takim czuciu siebie bardziej. Mm-hmm. Tak mi się wydaje, że to jest taki właściwszy kierunek trochę. Pójście sobie Beyoncé, nie Nicki Minaj po prostu. Feeling myself. Tak, dokładnie. A ja się czuję bardzo sobą przy tej piosence. To jest dobra piosenka. Ale tak, no, życzymy wam po prostu miłego zakorzenienia się w sobie. Słyszę, jak te korzenie rosną. Jak enty. No dobra. No dobra. Dawno tego nie było. Wiecie, bo my jak nagrywałyśmy zdalnie, to nie mogłyśmy mówić jednocześnie. A teraz możemy. Ja dalej się dużo mniej wcinam niż kiedyś, ale takie momenty są dobre, ja lubię. Bardzo się pilnował. Ja też się bardzo pilnowałam teraz, żeby ci, broń Boże, nie przerwać, bo potem w ogóle będzie taki, wiesz, brzydki dźwięk słychać. A wszystko będzie teraz bardzo fajnie i bardzo pięknie. No ale w każdym razie, jakbyście chcieli kiedyś się z nami skontaktować, to napiszcie do nas na halodziewczyny@gmail.com. Możecie nas też znaleźć na Instagramie lub Facebooku. Preferujemy Instagram. Tam możecie nas napisać wiadomość albo po prostu, nie wiem, nas tam zaobserwować, zalajkować, napisać nam DM-a albo właśnie polecić nas komuś. W ogóle bardzo lubimy, jak nas komuś polecacie, na przykład przez Insta Stories i nas oznaczacie i wtedy jest fajnie. Pamiętajcie, że share to jest najważniejsza rzecz po prostu dla twórcy. I nie chodzi mi o piosenkarkę, chodzi mi o szerowanie. Do you believe? Tak. Do tego będzie nam bardzo miło, jeżeli na przykład zostawicie nam w iTunesie 5 gwiazdek albo zaobserwujecie nas na Spotify, gdziekolwiek nas tam słuchacie. Yeah. No dobrze.
to wróciłyśmy już i teraz się z wami pożegnamy, ale do usłyszenia za 2 tygodnie. Tak. Brawo, my w ogóle. Zosia, wypuszczamy te odcinki za 2 tygodnie już bez pudła. 2 lata. No nie, nawet w sumie, ale także w ogóle nawet nic nie minęłyśmy. No nie. No, pochwaliłam nas po prostu na koniec. I tak mało z was już tego słucha, tej końcówki. Widzimy to po statystykach, więc mogę nas właśnie pochwalić. Właśnie, wiemy, że tu już nikogo z was nie ma. Na, 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 na. Pa! Na razie! Daddy.